Was na kanale Simsweek, ja jestem Panorama, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny CC Build. Jak ktoś jest na grupie, to już wie, jak ktoś czyta tytuł i patrzy po miniaturkach, to też wie, że dzisiaj mamy drugą odsłonę pokoików dla maluszków, czyli dla najnowszej grupy wiekowej, która doszła do nas z darmową aktualizacją. W tym tygodniu byłam chora i nadal trochę jestem, dlatego nagrałam bardzo mało. W środę straciłam praktycznie głos. Kichałam, zmarkałam, kaszlałam, masakra po prostu. Wzięło mnie tak, że ciężko było się ruszyć, a co dopiero nagrywać. Dlatego ode mnie w tym tygodniu było naprawdę mało rzeczy. Ale w następnym mam nadzieję nadrobić. Mam już kilka pomysłów, zresztą mam kilka zaczętych projektów i tym się pewnie zajmę. A jak widzicie tutaj, to jest moje drugie podejście do pokoików dla małych dzieciaczków. Drugie podejście z modami. I mam też jedno na kanale bez modów. Wiadomo, te bez modów jest całkowicie w stylu gry, z rzeczy, które są z gry ogólnie. A tutaj możemy poszaleć, tutaj mamy jakieś pierdółki, które gdzieś stoją. Masę obrazeczków, jakichś zwierzaczków. Sporo też jest użyte tutaj z gry normalnie, bo w tych z modami staram się Wam pokazać jakieś fajne mody, ale też z drugiej strony pokazać, że można je zestawić z tym, co mamy już w grze dostępne. Dzisiaj są cztery, jak już widzicie, pokoiki i wszystkie są takie w wersji mini i midi, czyli SKM-ki. Mniejsze, większe troszeczkę, ale nie tak duże jak były ostatnio, to ostatnio były sporych rozmiarów. Tutaj mamy pierwszy pokoik jest 3x5, drugi jest 3x4 plus tamte dwa na taką wnękę. Trzeci jest 3x4 bez wnęki, a czwarty jest 4x4 z wnęką, też taką z dwóch kratek. Ogólnie trzymałam się pasteli. Ja nie jestem fanką pokojów dla dzieci w podstawowych kolorach, czyli na przykład w niebieskim, czerwonym i żółtym, albo w niebieskim i czerwonym. Nie podobają mi się takie, nie potrafię tego zrobić. Znaczy potrafiłabym pewnie, ale nie byłabym zadowolona z efektu. A tutaj naprawdę jestem zadowolona z każdego z tych pokoików. Pierwszy jest taki zachowany w pastelach zieleni, takie mięcie bardziej i różów. Z dodatkami takimi białymi i lekkim jasnym drewnem. Drugi jest typowo takim drewnianym, z jasnego drewna i z takim błękitem, żeby troszeczkę było jakiegoś tam akcentowego koloru. Trzeci jest taki troszeczkę ciemniejszy, jest niebiesko-zielony z ciemnym drewnem już. Trochę bardziej ubogi, tak to nazwijmy. Jak ktoś nie lubi dużej ilości rzeczy w pokoju, no to on jest taki niezagracony wszystkim. I czwarty, drewniany z fioletem. Jasne drewno, fiolet troszeczkę jasnego, troszeczkę ciemnego. Wiem, że sporo osób nie lubi ciemnego fioletu w pokoju u dzieci, ale dla mnie wygląda to naprawdę dobrze. I też dzięki temu można budować troszeczkę pomieszczenie, no bo wiadomo, ciemniejszy jest troszeczkę bliżej nas. Wydaje nam się, że troszeczkę zmniejsza pomieszczenie, a jaśniejszy, no to już tak bardziej oddala nam tą ścianę. I stąd właśnie taka bardziej zabawa odcieniami w tym ostatnim pokoiku. Też to zobaczycie, rzecz jasna są moje kochane kaloryferki. Kontakt jest tylko w jednym, ale wydaje mi się, że wstawię je przed wrzuceniem Wam, wstawię do wszystkich. Ze względu na to, że chociaż włącznik, tak? No bo już rozmawialiśmy wcześniej, kontakty nie do pokoju dla dzieci, bo ktoś tam w komentarzach już pisał nawet, że sprawdził sam na sobie i dziewczyna wsadziła kiedyś drucik do kontaktu. Dzieci mają dziwne pomysły, dlatego chrońmy nasze dzieci w Simsach. Nie dajmy im umrzeć z porażenia. I tak jak w poprzednim, w pokoikach nie ma toalety. Znaczy, że kibelka tego. Raczej właśnie nie uczy się dzieci w pokoju. Stara się im przedstawić to w pomieszczeniu, które do tego jest przyporządkowane. Albo też się gania za nimi po całym domu, więc to jest taki przechodni nocnik. No nie trzyma się go raczej w pokoju. Przynajmniej ja uważam, że się nie trzyma i dlatego jest wyniesiony poza pokoiki dla dzieci. Jeżeli ktoś chce, jest miejsce, można wstawić. Jest też dużo tych zabawek z gry, które są, bo ja pobierałam. I zresztą możecie widzieć gdzieś tam, bo przeszukiwałam, ale te zabawki są straszne. Ja nie przypadam za takim stylem wyglądu modów i
No nie jestem w stanie tego użyć, bo efekt mi się psuje od razu, taka kreska po prostu, jakbym chciała tam kreskę postawić na tym. Mam nadzieję, że aż tak nie będzie słychać, bo ten mój głos jeszcze nie wydobrzał. Zresztą na live było słychać, bo co chwilę kaszlałam. Dobrze, że nie kichałam, ale kaszel mnie po prostu jeszcze trzymał, bo gardło mi strasznie drapie. W szczególności, że odpoczynku jako takiego nie miałam. Jedyny dzień, który siedziałam bez wyjścia, to był czwartek. Ja wtedy siedziałam i robiłam tylko projekty, ale nie też, że spałam czy coś w tym stylu. Tylko siedziałam i robiłam z domu wszystko zdalnie, to co mogłam. A poza tym wszystkie inne dni chodziłam na uczelnię i zaliczałam egzaminy ostateczne. Zresztą kto jest na grupie, to na pewno czytał kilka moich wywodów, także... Tak to w sumie nie jest, to zapraszam. Linki w opisie do naszych mediów. Tam często zapowiedzi jakieś robimy, tygodniowe rozpiski, co będzie. Chociaż w tym tygodniu ja się nie trzymałam zbytnio rozpiski ze względu na to, że po prostu byłam chora. Całkowicie rozłożyło mnie i o ile bym wam nagrała, to nie chciałam wypuszczać odcinka bez dźwięku, z muzyką jakąś, bo już się przyzwyczaiłam i nie. Jakbym spróbowała, to bym nie wykurowała w życiu tego głosu, więc no, tak zdecydowałam i tak jest. I zdecydowałam się też, że właśnie dzisiaj na uczczenie to jest odcinek. W ogóle wersja druga jest dla uczczenia tego, że po prostu wyświetlenia poleciały jak szalone i bardzo się cieszę, bo sporo poświęciłam na te pokoiki, bardzo mi się podobały. I w tej chwili, jak ja to nagrywam, to jest 20 tysięcy wyświetleń. Dla mnie to się po prostu w głowie nie mieści. Zresztą też mega wam dziękuję za 3000 subskrypcji, które dzisiaj nam stuknęły. W sumie nie dzisiaj, bo jest już po zerowej, więc wczoraj nam stuknęły. Po prostu my dalej nie dowierzamy i my całe życie będziemy nie dowierzać. Zaczęliśmy ten kanał, żeby się nie nudzić tak naprawdę, żeby pokazać coś, co potrafimy, tak? Żeby się podzielić z wami. Nie obstawialiśmy w ogóle takiej wielkości subskrypcji, wyświetleń, jaką mamy. Z każdego wyświetlenia jednego się cieszymy i tak samo z każdego komentarza się cieszymy. Z każdej subskrypcji, z tego, że ludzie do nas wracają, że piszą, że się możemy komunikować, że wchodzą na live'y, że wy wchodzicie w ogóle na live'y. Pamiętacie o nich, albo że przychodzą też nowi ludzie i po prostu szaleństwo. Nikt nie obstawiał tego, co się zdarzyło. Cieszę się, że w ogóle ta seria ma tyle wyświetleń, że wam się podoba, że dzielicie się też opiniami właśnie na ten temat, bo chcę ją ulepszać, chcę ją dalej prowadzić ze względu na to, że mody to jest coś, co bardzo ciężko jest wyczerpać. Mam nadzieję, że pokłady moich pomysłów też są czymś, co jest bardzo ciężko wyczerpać. Na studiach się sporo uczę, sporo widzę nowych rzeczy. Jak tylko coś widzę, to zaraz chcę wam to jakoś przedstawić. Jak coś wymyślę, to też zaraz siadam, coś gdzieś przestawiam, coś ustawiam. Część z tych rzeczy jest nienagrana, część z tych rzeczy będzie w ogóle nagrana, a część z tych rzeczy nigdy nie użyję światła dziennego, bo w końcu nie wyszła. I o ile bez modów mogę wam robić jakąś tam konkretną rzecz, ale z tym, co mam, o tyle do serii CC Build. Ja siedzę autentycznie, wpisuję różne frazy w Google, dopisuję Sims 4 i szukam modów, które pozwoliłoby na to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda ostatecznie. I żeby to naprawdę wyglądało tak designersko, jak z tych całych stron typu Homebook, czy z Google Grafiki, jak sobie coś fajnego wpisujecie, interior design, czy coś w tym stylu. Bo wiem, że w grze The Sims 4 to jest możliwe. W trójce nie było aż tak możliwe, bo i grafika była inna. I już nie mówiąc o tym, że w ogóle mechanika gry była inna. Tutaj nie dość, że mogę to zrobić, to mogę w takiej przestrzeni później grać. Bo oni przejdą mi przez tą zabawkę, która jest gdzieś tam blisko. Nie zawsze faktycznie jest może coś takiego, że nie zawsze, ale w 90% przypadków to jest możliwe. Myślałam, że inaczej w ogóle będzie ta seria szła, że to nie wyjdzie, bo na początku naprawdę mieszane uczucia mieliście z tym. I ja przez to też miałam strasznie mieszane uczucia. Ale cieszy mnie, jak po studiach teraz przychodzę sobie do domu, siadam po pracy, po stresującym dniu, gdzie wszyscy po prostu mają do was o coś pretensje, bo próbują was podnieść na wyższy poziom przez całe życie
I siadam tak do tego komputera, sprawdzam wasze komentarze, sprawdzam co piszecie na grupie, na Instagramie. I robi się aż ciepło po prostu na sercu i można odetchnąć nareszcie. Dlatego nie rezygnujemy z YouTube'a. Ja nie mam zamiaru w tym momencie, bo to mi daje radość, tak samo jak samo projektowanie daje mi radość. I zastanawiając się właśnie jak uczcić to, że wreszcie doszłam do takiego poziomu, na którym naprawdę ludzie docenili moją pracę, no to uczczenie tego naprawdę było dla mnie ważne. I stwierdziłam, że skoro jest to wyszukiwane, ludzie się interesują, wy się interesujecie tymi pokojami dla małych dzieci, no to macie drugą porcję. Porcję, która bardziej pasuje do domów waszych, przynajmniej według mnie, bo to są dużo mniejsze pomieszczenia. Te pierwsze to były naprawdę molochy i trzeba wymanewrować dobrze domek, żeby one wyglądały tak jak powinny. I żeby to nie było po prostu piękny pokój w klocu takim prostokątno-kwadratowym. A jak wiecie, ja jestem za budowaniem i za tym, żeby was uaktywniać do budowania i żeby was zachęcać i pokazywać wam po pierwsze i najważniejsze, dawać wam te podstawy, z których wy możecie skorzystać, dawać wam te triki w naszej serii, to nie jest tak, że wy musicie oglądać każdy nasz film i zachwycać się nad wszystkim, bo ile ludzi tyle gustów i ile ludzi tyle zdań. Ale ja to wrzucam z nadzieją, że komuś się przyda. Że ktoś będzie chciał to pobrać, że komuś nie będzie się chciało robić, a akurat zrobiłam coś, co jest całkowicie w jego stylu i przyda mu się. Albo dla osób, które szukają inspiracji. Po prostu szukają inspiracji. Bo inspiracja to jest najtrudniejsze tak naprawdę dla mnie w tym całym procesie projektowania. Na studiach mam to samo. Zawsze na początku spędzam sporo czasu na szukaniu inspiracji. I z tego naprawdę czerpiecie masę pomysłów i masa pomysłów się na tym opiera. Nie da się zrobić czegoś z niczego. I dlatego właśnie potrzebna jest nam inspiracja albo jakiś taki punkt, który pozwoli nam na to, żeby na czymś się oprzeć. To nazywamy zazwyczaj stylem albo epoką później nawet. No bo z kilku styli składa się cała epoka. Ale nie przyszliście tutaj na lekcję historii sztuki, więc spokojnie wywodu na temat styli i epok nie będzie. Jeszcze aż tak się nie rozgadałam. Ale kto wie, w tym semestrze, który nadchodzi, piszę magistrat i uczę się, żeby zdać magistrat. I będę się uczyć znowu o epokach, więc może trochę posłuchacie o tym czasem. Ale będę się starała nie mówić. Ale z drugiej strony wchodzicie na te filmiki, bo interesuje was budowanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak to się mówi, correct me if I'm wrong. Jak bardzo nie kaleczę teraz angielskiego. I aż się pokaszlałam z tego wszystkiego normalnie. Ale już ta choroba na szczęście przechodzi, więc w tym tygodniu nadrabiamy. Nadrabiamy z budowaniem i ja nadrabiam po cichu z serią 100 adopcji. I myślę, że już powinniśmy w jeszcze następnym tygodniu poruszyć z powrotem z naszymi dzieciaczkami. Tylko tak jak wam mówiłam w ostatnim odcinku, zależy mi na tym, żeby pobrać trochę modów dla dzieciaczków. Tylko i wyłącznie ciuchowych, rzecz jasna. Ze względu na to, że tych dzieci będzie jeszcze dużo, a tych ciuchów jest malutko i fryzur. Więc zobaczymy jak to będzie. No i też muszę troszeczkę im zarobić i zrobić im nowy dom. Bo w tej chwili on jest w ogóle nieprzystosowany do tego, co będziemy robić. Nie ma tam miejsca na pokój dla tych najmniejszych maluszków. Na nic nie ma tam miejsca. No i muszę jeszcze dziewczynami poznać chłopaków. Masa roboty, dlatego chcę sobie dać ten tydzień, żeby się tym zająć. Bo już większość rzeczy zaliczyłam. Mam z bani. Jeszcze mam jeden egzamin albo dwa w przyszłym tygodniu. I powinnam już mieć z głowy całkowicie to. Ale ferii mam tydzień i tak chodzę do pracy, więc takie to ferie, że żadne ferie. Ale jest szansa, że może dzięki temu będę wam robić live'y. Plus też w tym tygodniu, jak wszystko dobrze pójdzie, przychodzi mój komputer. O ile przyjdzie obudowa, bo to jest jedyne, czego w tej chwili nie mam. No i muszę chyba kupić myszkę, bo strasznie mi skacze. Klawiaturę już mam. Monitor część z was widziała na Instagramie, więc wszystko już tylko czeka na kupkę części w obudowie. I o ile wcześniej zastanawiałam się, czy w ogóle upgrade'ować jeszcze parę rzeczy, czy dobrze robię w ogóle, że decyduję się na kupno,
O tyle po tym tygodniu jestem tego w miarę pewna, a mówię w miarę dlatego, że jak już wam wspominałam parę razy wcześniej, no własnych pieniędzy wydawanie boli. Ale zależy mi bardziej na tym, żeby jakość była lepsza i żeby wam uszy nie krwawiły, jak mnie słuchacie. I oczy nie krwawiły z montażu, który ostatnio się okazało, że wciula mnie zrobił. Bo program pokazał jedno, a działo się drugie. Impreza życia. Więc myślę, że pod koniec następnego tygodnia będziecie mogli się spodziewać przynajmniej lekkiej jakości, jeżeli chodzi o nagranie. Jeszcze nie mikrofonu, chyba że samą tą jakość już poprawi to, że nie będę przez przejściówkę przełączać wszystkiego. Jest taka szansa. Nikła leje, że to jest wina przejściówki. Ale mikrofon też już sobie w miarę wybrałam. Zawsze mówię w miarę, ze względu na to, że ja nigdy nie jestem czegoś na 100% pewna. Nie potrafię po prostu być. Gdzieś tam zawsze jestem procent ale. Ale myślę, że będzie dobrze. I ja się też uczę tego wszystkiego. I mam wrażenie, że już coraz bardziej to wszystko ogarniam. Jak widać zresztą po długości mojego gadania na odcinkach, która z 5 minut wzrosła do 17, a na niektórych odcinkach do 20, ale nie liczę odcinków z nagrywania dźwięku razem z grą, bo to jest prostsze. A gadanie i gestykulowanie do monitora i ściany jest trudne. Dlatego mało osób się za to bierze. I dlatego pewnie w tym momencie nikt już mnie nie słucha. Co do modów, na koniec dodając, będą w komentarzu, bo już je wypisałam i jest ich masa. Ale jest ulepszenie dla was. Przy wszystkich modach jest napisane, w którym pokoiku się znajdują. Więc jeżeli wam się podoba któryś z nich, to nie musicie ściągać wszystkiego. Wystarczy, że przeczytacie. Tak samo możecie sobie F3 kliknąć po rozwinięciu komentarza i wyszukać konkretną frazę. A na tą chwilę ja się będę z wami żegnać. Zapraszam was na Facebooka, grupę Instagrama, Twittera, stronę, do playlist, do innych odcinków. Walnęłam się w ścianę, ała. I tym optymistycznym akcentem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!